skarpety, krawat, kosmetyki albo książki. To jedne z najczęściej kupowanych, a zarazem otrzymywanych prezentów. A przecież tu, w Centrum Dobrych Marek, możemy kupić nie jeden trafiony prezent. O tym, jak go znaleźć, rozmawiam dzisiaj ze znaną Państwu Magdą Kalińską, coachem i trenerem. Witam Cię. Dzień dobry. To jaki jest przepis na dobry, fascynujący prezent? Taki, który zadowoli kogoś innego i który sprawi radość nam jako dającym. Ja mam dla Ciebie, Ewa, inny prezent, który zawiera pewne sugestie, które mogą stać się dla osób, które kupują prezent, dużo bardziej większą przyjemnością i niezapomnianym doznaniem. Dziękuję Ci bardzo, ale myślę, że tymi poradami możemy podzielić się z Państwem. No to zaczynamy. Kupuj prezent z pomysłem, a nie obowiązkiem. To znaczy? Prezent najczęściej kojarzy się z czymś materialnym. Jednakże nie o materialne przeżycie tutaj chodzi. Dużo ważniejsze w kupowaniu, w obdarowywaniu jest emocja i przeżycie, które jest z tym związane. Ludzie są szczęśliwsi, kiedy za materialnym produktem idzie jakieś doznanie, jakaś emocja. Obdarowany może dużo bardziej docenić prezent, jeżeli go ładnie opakujemy. Jednakże nie tylko o papier kolorowy tutaj chodzi. Kupujemy historię. Historię możemy stworzyć, tworząc piękną, świąteczną atmosferę, w której będziemy wręczali dany prezent. Możemy również wspomnieć, że zdobycie tego prezentu kosztowało nas bardzo dużo i włożyliśmy w to bardzo dużo wysiłku. Szukam dalej. Tu jest pytanie, jak nie dać się gorączce zakupów? No właśnie, zaczyna brakować czasu. Musimy to pogodzić z gotowaniem, z zapraszaniem gości i kupowaniem tego, co może sprawić radość innym. Kupowanie pod wpływem stresów jest chyba najgorszym, czego nie lubimy w zakupach przedświątecznych. Nerwy, czas, pieniądze, to są wszystko koszty, jeżeli dobrze się do tego nie przygotujemy. Ale istnieją pewne zasady, które mogą uczynić zakupy bardziej racjonalnym procesem. I tak, zasada numer jeden. Zdecyduj, ile pieniędzy chcesz wydać na święta. Wtedy nie będziesz ulegała promocjom, których tak wiele w okresie świątecznym. Zasada numer dwa. Idź na zakupy z przygotowaną kwotą pieniędzy. Wtedy nie doczekasz się wielkiego debetu pod koniec świąt. Zasada numer trzy. Zrób listę zakupów. Nie będziesz wtedy ulegała presji i emocjom. Zasada numer cztery. Kupuj prezenty dla obdarowanego, nie dla siebie. Dobrze jest wiedzieć, kim jest obdarowany, jakie ma pasje, czym się interesuje, co go ciekawi. Im wcześniej przygotujesz się do świąt, tym bardziej będziesz mogła poświęcić się temu, co jest w świętach najprzyjemniejsze, czyli świątecznej atmosferze, naszym rodzinnym rytuałom i tradycjom. Została nam trzecia kartka. Co chcesz powiedzieć obdarowanemu? No właśnie, prezent może wyrażać więcej niż 1000 słów, jak mówi jedno z haseł reklamowych. Czy rzeczywiście możemy poza historią, poza miłymi słowami, życzeniami, powiedzieć coś więcej na tym samym prezentem, temu, komu go dajemy? W prezencie ukryta jest intencja. Poprzez prezent mówimy coś obdarowanemu. Oto tym dla mnie jesteś, tyle dla mnie znaczysz. Ale czy możemy też wyrazić swego rodzaju oczekiwania? Możemy w ten sposób motywować innych do działania, do spełnienia swoich marzeń, pasji? Prezenty pokazują, jak bardzo znamy osobę, którą obdarowujemy. Prezenty są naszą intencją, są naszym zainteresowaniem. Możemy pokazać danej osobie, że powinna się rozwijać, że może dalej przy nas rozwijać swoje pasje. Prezenty bardzo oddają miłość, którą czujemy do obdarowanej osoby.